Siła z Wybrzeża, Magdalena Wałdoch, witam serdecznie. Moim dzisiejszym gościem jest lewoskrzydłowy Wybrzeża Gdańsk, Irek Żak. Witam cię, Irku. Witam wszystkich słuchaczy. Irku, zasypano nas ofertami matrymonialnymi, ale na szczęście kibice nadesłali także kilka pytań. E, może na początek. Kiedy i czy w ogóle zdecydowałeś się postawić wszystko na piłkę ręczną? Hmm, zaczęło to się właściwie w szóstej klasie podstawowej. Jeszcze w piątej nie wiedziałem, czy postawić na piłkę nożną, lekkoatletykę czy jakiś inny sport, ale w szóstej klasie po rozmowie z trenerami, wychowawcami, w wychowania fizycznego, stwierdziłem, że piłka ręczna to jest to. Jak wyglądała Twoja droga do wybrzeża? Tak jak mówię, w szóstej klasie trafiłem do klasy sportowej o profilu piłki ręcznej. W gimnazjum też 3 lata trenowaliśmy pod okiem no, trenera Marcina Pietruszki i tam sukcesów naszych to wicemistrzostwa Polskich Młodzików. Po gimnazjum trafiłem do szkoły mistrzostwa sportowego, później 4 lata grałem w SPR Chrobry Głogów, później rok w Grunwaldzie Poznań. No i potem pojawia się oferta z wybrzeża. Jestem tu właśnie drugi rok. Jesteś tutaj drugi rok o miejsce w pierwszej siódemce, walczysz z Patrykiem Abramem, Piotrkiem Papajem. Jak wygląda wasza rywalizacja? No rywalizacja przebiega fajnie, ponieważ każdy z nas daje się wszystko na treningach, każdy chce jak najwięcej grać i myślę, że zdrowa rywalizacja jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Myślę, że każdy z nas przychodząc tutaj podnosi swój poziom sportowy. Każdy ma dni lepszej, gorszej gry i trenerzy wtedy dostrzegają, widzą kto jest w najlepszej dyspozycji i wtedy dana osoba gra. Tutaj też kibice pytają, czy jesteś sfrustrowany siedząc na ławce, czy raczej z pokorą podchodzisz do decyzji trenerów? No jestem, staram się, uczę się tej cierpliwości. Wiadomo, każdy chciałby grać jak najwięcej, jednak w pełni obdarzamy zaufaniem naszych trenerów. Wiemy, że na pewno chcą dla naszej drużyny jak najlepiej i po prostu gra ten, kto prezentuje największą, najlepszą dyspozycję. Czym dla Ciebie jest Wybrzeże? To tylko praca, czy może coś więcej? Na pewno przez rok tutaj poznałem wielu fajnych ludzi, ciekawych. Bardzo podoba mi się tutaj wizja zespołu, ponieważ już od najmłodszych roczników, począwszy od mini przybrzeża z pierwszej, drugiej, trzeciej podstawówki już, już stawiają pierwsze kroki w piłce ręcznej. Bardzo podoba mi się wizja budowania tego zespołu. Myślę, że teraz jest dużo przed nami jeszcze organizacyjnie, żeby wrócić do tych lat świetności Wybrzeża, no ale myślę, że nie jesteśmy na straconej pozycji i będziemy dążyć do tego, żeby Wybrzeże jeszcze stanowiło siłę w Polsce. A gdzie widzisz siebie za 10 lat? <grym> Ciężkie pytanie. No przede wszystkim chciałbym jeszcze sobie i innym udowodnić, że stać mnie na fajną karierę jako piłkarz ręczny. Mam też kilka innych celów i marzeń pozasportowych, które chciałbym zrealizować. I jakie są te marzenia pozasportowe? Nie chciałbym może na razie o tym mówić, na pewno daleko od sportu bym nie odchodził, coś związane może z fitnessem, czy pracą jako trener personalny. A jaka była najtrudniejsza sytuacja w trakcie twojej kariery do tej pory? Bez zawahania odpowiem, tutaj było to 3 lata temu dokładnie. Grając w Gugowie trzeci rok, złamałem piątą kość stopia. Przez tę kontuzję byłem wyłączony z grania na około 12 miesięcy. Był to ciężki dla mnie okres, ciężko było mi się pozbierać. Okres rekonwalescencji przychodził bardzo mozolnie, długo, no ale na szczęście pozbierałem się jakoś i śladu po kontuzji nie ma. Jak motywujesz się przed spotkaniem? Oczywiście każdy zawodnik ma swoje rytuały, tak samo i ja. Lubię posłuchać dobrej muzyki, zrelaksować się. Na długo przed meczem, kilka godzin przed w ogóle nim. Staram się nie myśleć o tym, co będzie się działo w momencie hmm, rozegrania meczu, a jednak jak już przychodzą te godziny coraz bliżej meczu, no to wtedy człowiek zaczyna się motywować i myśleć, wizualizować. Staram się oczywiście być pewny siebie i wierzę, że powiedzie się tego dnia. Jak do tej pory ta Superliga nie była zbyt łaskawa jakie jest twoje podejście do porażki jak radzisz sobie po przegranym meczu jak każdy sportowiec nie lubię przegrywać jednak wierzę że każda porażka jakoś w pewien sposób uczy i też trenerzy cały czas nam o tym wspominają że z przegranego meczu można wyciągnąć jakieś wnioski można pewną lekcję zdobyć dlatego też nie ma wielkiej presji no oczywiście każdy chciałby żebyśmy wygrywali jesteśmy cierpliwi i wierzę że w końcu przyjdzie nasz czas Jakie jeszcze masz zainteresowania poza piłką ręczną? Moim zainteresowaniem jest siłownia, świat fitnessu. Sam jestem instruktorem spinningu oraz trenerem personalnym. Nie widziałbym świata poza sportem, także wszystko się wokół tego toczy. Lubię też trochę majsterkować w kuchni czy posłuchać dobrej muzyki. Wspomniałeś o tym, że jesteś trenerem personalnym. Czy to wpływa jakoś na Twoją grę? Myślę, że przygotowanie od strony funkcjonalnej do piłki ręcznej mam tu na myśli siłę czy jakiegoś rodzaju wydolność w każdej dyscyplinie jest, jest przydatne. Myślę, że takowym dysponuję i staram się dbać o formę 24 godziny na dobę. No i myślę, że jest bardzo przydatne. Oczywiście wszystko z umiarem, żeby ten, ten czas oczywiście też na regenerację poświęcić. Myślę, że na pewno na pewno na plus dla mojej gry. A czy w związku z tym, że jesteś trenerem personalnym i nie zawodnicy proszą cię o rady w trakcie wykonywania ćwiczeń? Myślę, że każdy z zawodników jest już na tyle doświadczony i technikę ćwiczeń mamy opanowaną do perfekcji. Czasem zdarzy się, że jak, jak, jakieś, jakieś wskazówki udzielę młodszym chłopakom, ale mówię, raczej, raczej każdy wie, jak poprawnie wykonywać dane ćwiczenie. Podobno jesteś też modelem, tutaj nie wiem, czy, czy to prawda, ale Kibic pyta, czy modeling i piłkę ręczną można w ogóle połączyć? <laughs> czy jestem modelem? To troszeczkę za dużo powiedziane. No, nie ukrywam, że brałem udział w jakichś tam kilku sesjach zdjęciowych. To Oczywiście nie było to na moją prośbę, tylko zostałem poproszony do tego, czy można połączyć to z piłką ręczną. No, na pewno jest czas, gdzie ma się kilka wolnych godzin, czy nawet dni i można wszystkiego w życiu zasmakować. A myślałeś kiedyś o tym, żeby rzucić piłkę ręczną dla modelingu, właśnie? Nie, nie miałem takiej myśli. Myślę, że piłka ręczna na dzień dzisiejszy to moje życie i nic nie byłoby w stanie tego zmienić. Wspomniałeś już wcześniej o tym, że lubisz sobie trochę gotować. Jaka jest twoja ulubiona potrawa? Myślę, że będzie to makaron ze szpinakiem i z dobrze przyprawionym kurczakiem. Teraz pytanie podchwytliwe, zapewne. Podejrzewam, że osoba, która je zadała, bardzo liczy na to, że odpowiedź poprawnie. Jaka jest Twoja ulubiona koleżanka z czasów gimnazjalnych? <laughs> Ciężkie pytanie, bo ja już miałem dużo koleżanek z gimnazjum ulubionych. <laughs> o, rzeczywiście bardzo podchwytliwe pytanie. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Teraz coś, na co czekają wszystkie słuchaczki, Irku, drogi Irku, czy masz drugą połówkę? Mm, tak mam. To skoro masz, to nie będę ci przesyłać wszystkich ofert randek, jakie napłynęły. Całe szczęście. Dobrze, że to jest rozmowa sportowa, nie matrymonialna. E, no to może na koniec wrócimy do tego sportu. Jak myślisz, co jako drużyna jesteście w stanie osiągnąć w tym sezonie? Myślę, że naszym realnym celem jest utrzymanie się w Super lidze. Fajnie byłoby, żebyśmy. Awansowali do pierwszej ósemki, czyli do serii playoff. Nie ukrywam, że będzie to ciężkie zadanie, ponieważ liga stoi na bardzo wysokim poziomie. Zarówno góra, jak i dół tabeli bardzo mocno biją się o to, żeby każdy mecz po kolei wygrywać. Dlatego chciałbym spokojnie, żebyśmy te miejsce w pierwszej ósemce zdobyli i mieli pewny byt w SuperLize. Dziś na pytania kibiców dzielnie odpowiedział Irek Żak. Dziękuję Ci, Irku, za rozmowę. Bardzo dziękuję. A już za tydzień gościem audycji Siła z Wybrzeża będzie Krzysztof Mogielnicki. Pytania już dziś możecie nadsyłać w wiadomościach prywatnych na profilu Wybrzeża Gdańsk na Facebooku. Do usłyszenia!